Park Przemysłowy Łomża organizuje już kolejne spotkanie z ludźmi, oczywiście z Łomży, którzy osiągnęli sukces w swoim życiu, którzy mają pasję, a ta pasja również służy generowaniu dla nich przychodów. Dlatego dzisiaj cieszę się bardzo, że gościmy Julę, czyli Julutę Fabiszewską. Kiedyś odnajdziemy siebie, jak to wytłumaczyć, nie wiem. Złem jest być przy sobie w niebie, uwierz mi, tak będzie lepiej. Jestem szczęściarą stuprocentową. Tak naprawdę mi zdarzyło się w życiu to, co zdarza się niewielu osobom, czyli dostałam ogromną szansę spełniania się zawodowo w tym, co kocham robić prywatnie. Myślę, że w dniu dzisiejszym podzieli się swoimi spostrzeżeniami, swoją drogą do tego sukcesu, jak również uchyli rąbka tajemnicy show biznesu. Idea ta się wpisuje również w show biznes. To jest show biznes, w związku z powyższym łączy się z biznesem, czy my chcemy, czy nie chcemy, to też ta twórczość jest związana z tym biznesem. Absolutnie żadnemu z nas nie zdawało się, że może to przynieść coś więcej. A myślę, że ja byłam jedną z ostatnich osób, które wierzyły w to bardzo mocno. I tak jakoś robiliśmy to z miłości do muzyki, z pasji. Dzieliliśmy się tym poprzez YouTube'a, pomimo tego, że to były bardzo amatorskie nagrania. Jak dzisiaj ich słucham, to czasami muszę zatkać uszy. Natomiast dzięki temu to tak naprawdę wybudowało pewną bazę, dzięki której ktoś z branży się tym zainteresował i uznał, że warto może w to zainwestować, warto pokazać to szerszej publiczności. Co uważasz za swój największy sukces dotychczasowy? Dotychczasowy? Na pewno to, że udało mi się wydać już dwie płyty, że mam szansę tworzyć kolejną, trzecią, że zjednałam sobie tak naprawdę sporą liczbę osób, których może nie nazwę fanami już, a przyjaciółmi, którzy zawsze są ze mną. Główny cel jest taki, aby ci zarazić młodych ludzi przede wszystkim pasją, przede wszystkim wytrwałością, dążeniem do celu i aby mogli po prostu realizować, byli bardziej odważni i realizowali swoje marzenia. A w przyszłości za marzeniami idą również te oczywiście wymierne, czyli pieniądze. Jeżeli na żywo widzisz osobę, która gdzieś tam się przejawia non-stop w mediach i jesteś w stanie i masz możliwość na takim spotkaniu zadania pytań, czy też zasięgnięciu rady, chociaż nie uważam, żebym należała do osób, które mogą radzić. Natomiast myślę, że porozmawiamy sobie i odpowiem na pytania. Wielu osobom postronnym świat show biznesu wydaje się taki miły, łatwy i przyjemny. To jest piekło, czy to jest ciągła walka o przeżycie? Może nie piekło, bo nikogo by w tym piekle nie było tak naprawdę, ale nie powiem, że ten świat należy do najłatwiejszych. Na pewno trzeba sobie umieć radzić z tym światem, stawić mu czoła. Natomiast to jest fantastyczny świat, jeżeli skupiasz się na tym, co jest tak naprawdę ważne. Jeżeli nie idziesz za pewnymi trendami, które nie do końca mogą wpłynąć dobrze na twoją karierę czy tam ścieżkę życiową. Można zachować własną indywidualność w tym świecie, czy trzeba się podporządkować managementowi? To jest ciężki temat i dość głęboki, pewnie na dłuższą rozmowę, aczkolwiek wszystko zależy tak naprawdę od nas, czy jesteśmy ludźmi wpływowymi, czy nie, czy umiemy twardo stąpać po ziemi i czy nasz umysł pracuje tak naprawdę trzeźwo. Jeżeli tak, to nikt nie będzie w stanie narzucić nam swojego pomysłu na nas samych. Mogę już zaprosić 14 marca na spotkanie Tytanów Biznesu. Będzie to już drugie takie spotkanie i tutaj gościem będzie Radosław Frolczyk z firmy Uniglas.